Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, podcastu, w którym już standardowo chyba mówimy o The Last of Us. Przepraszam wszystkich, że nie nagrałem odcinka w tym tygodniu, ale po prostu zrobię coś nie za bardzo dopisuję i troszeczkę się, jakby to powiedzieć balansuję na takiej granicy między takim rozchorowaniem się konkretnym, a takim delikatnym przeziębieniem i nie wiem w którą stronę pójdzie to wszystko, nie wiem w którą stronę e, popłynie mój organizm, czy po prostu się rozłoży konkretnie, za chwilę stracę głos, bo już był taki motyw, że momentami zaczęło mi ten zanik głosu, dlatego też nie było żadnego podcastu, nie było też podcastu w waszych komentarzach pod filmami, pod materiałami, więc bardzo, bardzo za to wszystko przepraszam i liczę na Waszą wyrozumiałość. Dziękuję i witam serdecznie nowych subskrybentów tutaj na YouTube, którzy subskrybują ten kanał. Dziękuję też za subskrypcję na innych platformach, jak Spotify, Apple Podcast i tak itd. Tak no i dziękuję za to, że też komentujecie, że udzielacie się, że jesteście tutaj razem ze mną. Będę się powtarzał, bo mam nadzieję, że któregoś dnia może sobie wspólnie odpalimy takiego właśnie, takie spotkanie, może jakiś live, gdzie każdy z Was, czy chociaż część osób e, za pomocą, nie wiem, Zooma albo jakiejś innej platformy się tutaj spotkamy i sobie pogadamy od Last of us, a może o czymś innym zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc o życiu, pogadamy. O, tak będzie dobrze. Więc witam serdecznie, dziękuję za komentarze, za obserwacje za polubienia, za udostępnianie, za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moi drodzy, no cóż, kolejny odcinek The Last of Us. Ja wstaję, wstaję ja nigdy spać, po prostu czekam do godziny trzeciej, aż odbędzie premiera tego kolejnego odcinka, z tego względu, że nie chcę, aby rano przypadkiem natrafić, otwierając jakieś medium społecznościowe, aby trafić na jakiś opis, jakąś informację o, o tym serialu, o kolejnym odcinku. Chcę tego uniknąć, dlatego oglądam od razu z premierą, jak jest tylko, jak się pojawiała AJP okreci na żywo o godzinie 3. Co nie wpływa chyba też dobrze na moje zdrowie, no bo okazję się nie wypoczęł, już chyba bardziej narażony na jakieś tutaj takie em, przeziębienia, wirusy i inne tego typu rzeczy. No cóż, kolejny odcinek za nami. Odcinek, który na dzień dzisiejszy, gdzie jest 9424 głosy na IMDB. Eee, średnia głosów to jest 9,3. Ogólnie rzecz biorąc ten odcinek, jak poprzednie też jest bardzo wysoko oceniany oczywiście za wyjątkiem odcinka trzeciego. I trochę czwartego też nie polubili ludzie, ale z reguły. Jesteśmy na poziomie 9.3, 9.4, 9.5, 9.5, 9.2, 9.5, powyżej dziewiątki standardowo. Ten serial leci. Nie ja uważam, że jest to jeden z najlepszych seriali, jakie do tej pory kiedykolwiek widziałem. Eee, już nie chcę się odnosić do standardów Netflixa, który. Zresztą, jak macie, widzieliście Wiedźmina ostatniego. I teraz chcą znowu coś nakręcić, ale chyba ktoś ich powstrzyma, więc nie nakręcam kolejnej głupoty z krainy Wiedźmina. Miejmy nadzieję, że, że będzie, że całe szczęście, że ma, że wziął się za to HBO i zrobił to tak, jak się należy. Zresztą na tej platformie mieliśmy też Czarnobyl i tutaj przy tym serialu też właśnie twórca Czarnobyla pracuje, więc teoretycznie można by powiedzieć, że ten serial musiał być wkazany od razu na sukces. No ale dobrze, moi drodzy. Będą spoilery. Będę wam spoilerował, bo serial zaczyna się od ostatniej sceny z poprzedniego odcinka, gdzie nasz koleżko strzela sobie w głowę, bo przed chwilą zabił brata. I to było też mocne, powiem wam szczerze. Nie sądziłem, że tak się zacznie ten odcinek. Brakuje mi właśnie takich wstawek, jak były w pierwszych odcinkach, gdzie mieliśmy właśnie informacje o... Ci lekarze, ci, ci uczeni, naukowcy właśnie mówili o grzybie. W drugim było też em, przejście, jak to się zaczęło rozmnażać. Więc brakowało mi właśnie tego. Brakuje mi troszeczkę takich ciekawostek. Wiecie tego, tego dodatku, tego czegoś ekstra, co em, jakoś tak pobudzi wyobraźnię. Mm. Chyba tak to mogę określić. W każdym bądź razie to, o czym zapomniałem do tej pory mówić w poprzednich odcinkach, że tak naprawdę e, z jednej strony jednym zadaniem Joela jest ochrona Eli i doprowadzenie ich do świetlików, ale z drugiej strony jest też kwestia tego, że on chce odnaleźć brata. I też poniekąd właśnie w tą podróż wyruszył, żeby odnaleźć brata, z którym stracił kontakt radiową, bo e, słyszeliście, jak pamiętacie, w. W pierwszym odcinku pytał się, czy, czy brat się odzywał. No ale brata brat się nie odzywał, więc, więc e, zaniepokojony Joel szuka swojego brata cały czas. I to jest ten odcinek, w którym tego brata znajduje spoiler. Mówiłem, że będą spoilery. Ale jeszcze wcześniej pojawia się zima. Mamy zimę, mamy zimny okres. Eli Joel odwiedzają starsze państwo, którym nie robią krzywdy, podążają dalej w poszukiwaniu właśnie brata Joela. Aż do momentu, gdy zostają otoczeni przez grupę wydawałoby się bandziorów uzbrojonych po zęby z giwerami, snajperkami a la Warzone po prostu CS i tak dalej, counter-strike'owe mają e, snajperki, proszę ja was, i tutaj nikt nie żartuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie odnośnie zarażonych, bo Państwo ci mają też wytresowanego psa, który zarażonych odnajduje poprzez wąch. Wąchając ich automatycznie wiadomo, który jest e, chory, a który nie jest chory. I jeżeli dobrze pamiętacie, Eli została ugryziona. Ale nie zachorowała, może inaczej nie przemieniła się. I nie wiadomo dlaczego, co się stało, że ona jest odporna. No i jest obawa, że ten pies, jeżeli powoła Eli, to wyczuje, że ona została ugryziona, a wtedy będzie problem. Jak to się skończyło, powiem Wam tylko tyle, że kamera najeżdża na Joela i jest taka chwila niepewności. Po czym resztę, jeżeli nie widzieliście, a słuchacie tego podcastu, czy też oglądacie go na YouTubie lub oglądacie go na Spotify, dowiecie się oglądając serial. Joel, następnie e, grupa uzbrojonych uzyków pentytów zabierają Joela i zabierają Ellie, albo to co z niej zostało. Nie no, okej, okay. no ja skoro spoileruję, to powiem wam, że wszystko okej, okay. Eli i Joel na koniach razem em, z grupą, która ich otoczyła, wjeżdżają do zagrody. A ta zagroda, o ile pamięt, o ile słuchają mnie gracze, którzy grali w drugą część The Last of Us, to jest właśnie ta zagroda, w której rozpoczyna się druga część The Last of Us i... Powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyło, że jest to... No czułem się, jakbym był w grze komputerowej. To jest normalnie odzwierciedlenie tego, co jest w drugiej części gry. Ta zagroda jest odzwierciedlona, no, no czuję ten klimat, czuję to. Ale to, co było najbardziej wzruszające w tym odcinku, to spotkanie Joela jego brata. I powiem wam szczerze, że to była niesamowita dla mnie scena. Ok, ja mam brata, więc nie wiem, może to odbieram jakoś tam sentymentalnie. Mówią na mnie, że jest to skurczybykiem, bezumczucionym, ale coś tam we mnie drgnęło. Oj, coś się pojawiło takie oku lśniącego, że tak powiem, jak zobaczyłem tę scenę niesamowitą. E, kiedy Joel e, woła imię swojego brata, później, Biegnie do niego tak niedobierzając i się i go ściska z całych sił. Kuźwa, mam do teraz ciary normalnie na ciele, jak Zobaczcie, jak sobie tą scenę przypomnę. Ten moment, kiedy oni się spotykają. No i co, moi drodzy? E... po łebkach tak polecenia będę mówił za bardzo szczegółowo, ale w pewnym momencie coś z Joelem jest nie tak. Może chłop się zbliża do zawału. A może to tylko jakiś taki atak paniki? Powoduje, że Joel momentami się zatrzymuje, jakby miał nam tutaj odpłynąć chłop, jakby miał od, odlecieć, bo ma takie dwa momenty dosyć krytyczne, że coś jakby go w piersiach cisnęło. Możliwe, że to już wiek, możliwe, że coś innego, możliwe, że się zbił, zawał, możliwe, że atak paniki, albo nie wiem, niestrawność, chociaż. Dopiero tutaj zjedzą porządny posiłek, w tej zagrodzie, w towarzystwie brata i jego towarzyszki życia, którą też poznacie w dzisiejszym odcinku. O, ile nie oglądaliście. No i cóż, dochodzi do sytuacji, w której Eli podsłuchuje też rozmowę, gdzie Joel tak naprawdę chce się pozbyć Eli i chce, chce i prosi brata, aby ją dostarczył świetlikom. Co oczywiście Eli nie przypadł za bardzo do gustu. Mamy tutaj jakąś taką sprzeczkę. Eli odkrywa też, że Joel miał córkę. Jest też ten moment, gdzie w tłumie Joel zauważa dziewczynę, która ma dokładnie taką samą fryzurę jak jego córka, i wiecie, już ten moment taki, że oje, nie, nie, ale jednak dziewczynka się odwraca i to jest zupełnie inna osoba, i jest to dosyć mocnym przeżyciem dla Joela. Jak już powiedziałem, Ellie z Joelem się mieli jakąś spinę. Oczywiście w to została mieszała nieżyjąca córka Joela, no, ale by nie patrzeć na końcu, nasi bohaterowie wyruszają na koniu w dalszą podróż. W dalszą podróż, gdzie praktycznie docierają do celu swojej podróży, ale jak się okazuje, świetników już tam nie ma przenieśli się zupełnie w inne miejsce, a tutaj mamy bandę e, takich grabieżców, którzy, którzy spotykają naszych bohaterów i niestety podczas walki, gdzie Joel e, łamie karczycho jednemu z nich, e, ten wcześniej godził go czymś w rodzaju takiego, nie wiem, noża, knypa, takiej, takiej samoróbki jakiejś, wbijając mu w brzuch i robi się bardzo niefajnie. Robi się bardzo niefajnie, gdyż e, oczywiście uciekają na koniu. E, Eli i Joel uciekają na koniu, jednak w pewnym momencie ze względu na dużą utratę ich krwi Joel spada z konia nieprzytomny. Może już nieżywy, może martwy. A Eli wręcz go błaga, żeby tworzył oczy, bo bez niego nie da sobie rady. I tak się kończy odcinek. Mówiłem, że będą spoilery. Ale mimo tego, że jeżeli nie oglądaliście, a dotarliście tutaj do tego momentu, słuchając tego odcinka, to. Obejrzyjcie ten odcinek, który jest prowadzony cały czas w tej samej monotonnej, lulu, e, spokojnie, z momentami emocjonującymi, z momentami zaskakującymi, z momentami, gdzie coś się dzieje, dzieje się też nieprzewidywalne. Tak jak na przykład. E, Ugodzenie nożem, nożem, tą samoróbką Joela, który na końcu wykrywawia się i traci przytomność spadając z konia. Więc dzieje się, dzieje się w tym odcinku. Nie wymagajcie, już mówiłem, nie wymagajcie, że sceny rodem z World, World of War Z z Bratem Pitem, czy ci ząbiaki biegali w niesamowitym tempie, czy, czy, czy. Jestem legendą z Willem Smithem, bo to nie jest film o zombie, to nie jest tego rodzaju film. To jest film, w którym te tak zwane zombiaki, będę je tak określał, są tylko takim dodatkiem do historii naszych bohaterów, do tego, do tej ich podróży, do tego, jak w pewnym momencie coś się zmieni. Ale to już będzie w następnych odcinkach. A ja, moi drodzy, jeżeli choroba mnie nie weźmie, przeziębienie mnie nie rozwali, to usłyszymy się w tym tygodniu. Oczywiście z waszymi komentarzami. Oczywiście, jeżeli będą komentarze też tutaj, to spotkamy się na materiale, gdzie czytam wasze komentarze. I cóż, podzielcie się opinią co wy sądzicie w dzisiejszym odcinku. Powiem szczerze, zrobię sobie, odświeżę sobie na chwilę, z ciekawości zerknę, czy na, na IMDB coś się zmieniło. Nie. Na IMDB cały czas mamy 9424 głosy yy, i średnia 9,3. Ktoś może zapytać, dlaczego nie spoglądam na film web. Powiem wam tak, byłem na film webie przez pewien okres czasu, po czym usunąłem stamtąd konto, usunąłem, to jest też dużo powiedziane, bo to nie jest tak, że możecie usunąć konto z filmu, bo do, trzeba do nich napisać i jak ktoś łaskawie przeczyta maila, to wtedy usunie wasze konto. Bo powiem szczerze, że z takim chamstwem, z takim z taką nienawiścią, em, nie spotkałem się jeszcze w życiu, powiem szczerze, do mnie, znaczy, do mnie pisano różne wiadomości prywatne e, o, o treściach e, podprokuratora, że tak powiem, Mógł, można by było zaliczyć, ale stwierdziłem, że albo na, na, na webie są ludzie jacyś niedorozwinięciowo słowo, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, nie chcę obrażać, obrażać tej społeczności, ale kurde, odczuwam takie, że nie wiem, czy to jest tendencja polskiego społeczeństwa, że jeżeli ktoś lub też jakaś grupa coś uważa, to tak powinni wszyscy uważać, takie narzucanie, nie? że jeżeli ksiądz mówi, że tak, to ci, co wychodzą z kościoła, oj, tak, bo ksiądz tak powiedział, to tak ma być, tak trzeba robić. Takie, takie podejście, takie jakieś sterowanie, jakieś takie manipulacje. No nie, no sorry, ja się z tym nie zgadzam. Ja mam własne zdanie, mam własną opinię jeżeli ty nie potrafisz tego uszanować, nie potrafisz mi, nie wiem, jakimiś argumentami, jeżeli chcesz mnie przekonać, żeby to uargumentować w jakiś sposób, argumentuj swój przekaz, żeby mnie do niego ewentualnie przekonać, i wtedy może ja zmienię zdanie, mogę się z tobą zgodzić, ale na przykład powiedzieć, ale jednak ja uważam jeszcze to i tamto, to nie. Tu, wiem, że w naszym polskim społeczeństwie jest tak, że kuźwa koniec świata. Bo tak, bo tak jest, bo tak jest standard, bo komuś się coś wydaje, bo ktoś coś tam uważa. No nie. W chwila to nie te czasy, że przychodził pan generał i mówił, że tak ma być i tak było. To, to nie te czasy. Więc ja się uważam za wolnego człowieka? I mam swoje zdanie, mam swoją opinię którą dzielę się na przykład też i tutaj z Wami, opowiadając ten film, ten serial, czy opowiadając inne rzeczy, bo za chwilę wejdziemy w inne tematy. Zaczyna się Formuła 1, a jestem wielkim fanem Formuły 1. I nie wiem, czy zrobić coś na zasadzie takich podcastów też ogólnikowych, czy żeby się zajmować wszystkimi zespołami, czy jednak temu najbardziej mi bliskiemu mojemu sercu, czyli Ferrari. Bo cóż. Nie wygrywamy od bardzo dawna, a, a, a jestem najbardziej zżyty z tym zespołem? I może, może. Taką serię zobaczymy podczas tego całego mistrzostwa. A póki co, cóż, dziękuję Wam wszystkim za komentarze, dziękuję Wam wszystkim za lajki, za udostępnianie, za polubienie, za, za to, że jesteście, dedykujecie swój czas, aby być ze mną. Dziękuję Wam za to bardzo, czy tutaj, czy na Spotify, czy na. Każdej innej platformie. bycie mój głos to Oski. Eee. Owki. Porządny go w twoim domu, tak? <grym> Więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Ja idę się kurować, zobaczyć, żeby jakoś żeby mnie rozłożyło i do następnego odcinka podcastu. O czym on będzie? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie od The Last of us. Ale zobaczymy. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi i wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.